Witam wszystkich, tu Bonio, a to kolejny dzień w Minecraft. Dziś chciałbym trochę tutaj zrobić porządek z farmą, bo jak już postanowiłem, będę razem mieszkał z NPC-tami. Moich sąsiadów jest już coraz mniej, bo mi przeszkadzają na farmie. Mój domek będę musiał trochę poprawić, bo widzę, że zabawy z creeperami trochę go popsuły. Trochę go powiększę. Trochę naprawiłem tutaj ten chodniczek. No i zacznę może od naprawy farmy. Drewno mogę zebrać, bo mi się przyda. Zrobię coś. Nie wiem, no tu piasek mogę położyć i te barierki wokoło. Więc najpierw bym potrzebował jakichś narzędzi. Widzę, że w ogóle mam z drewnem tak słabo. Nie to. W ogóle mam kamień? Dobra. Chciałem zrobić. Dobra. Będzie mi do czegoś jeszcze potrzebne to drewno, oni chyba nie. Najpierw zrobię motykę. Nie pamiętam, ile będzie tych barierek. Oj. Ciut mało. Dobra. O, najważniejsza rzecz jeszcze. Bo chcę zebrać to drewno. No to siekiera się przyda. I będę musiał. No i stąd będę miał drewno przynajmniej. Mam jakiś piasek. Dobra. Nie chcę, żeby mi się za bardzo ta woda rozlała. To znaczy, jak już się rozleje, to żeby zatamować. Jeszcze pomyślałem, żeby zrobić to, co doszło właśnie w 1.9, hodowlę zwierząt. Bo właśnie jak wracałem z tamtej pustyni, to znaczy z tamtych bagien, gdzie były te krowy, jak trochę ich poubijałem, ale zostawiłem dwie. Pomyślałem, że wrócę po nie, aby właśnie je tutaj sprowadzić. Aby zacząć hodowlę. Wreszcie dowiedziałem się, na jakiej zasadzie polega hodowla. Więc wszystko wam pokażę. Myślałem trochę bzdurnie, że przecież nie ma żadnego pożywienia, które by też jadły krowy, bo chleba nie zjedzą. A nie myślałem o tym, że mogą jeść, jak to jest, nie pszenica. Nie wiem, no. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Jest nasionko. Dobra.
piaskiem wokoło. Później jakoś mogę jeszcze to poszerzyć, te pola. Bo i tak jak woda, jeśli chodzi o wodę i o pola, no to woda sięga na 5 kratek, to znaczy można robić pola od wody na 5 kratek, tylko tak piąta kratka czasem się nie udaje, bo mam niestety złe doświadczenia z tym i dlatego wolę robić na 4. Ten dźwięk ciągle będzie mi się podobał. Tak jest sadystyczne, ale fajnie, że wprowadzili jakieś nowe dźwięki. Nie jest przynajmniej jakoś tak głupio, jak nie wiem, otwiera się drzwi i wydaje, to znaczy otwiera się skrzynkę i wydaje się, że ktoś wam otworzył drzwi. Dobra. Pamiętam, że jakieś ziarenka miałem. Robiłem wszystko? Tak. Dobra. Z prawym przyciskiem i sadzimy. Tu jest. Tu można zebrać. Dobra, pięknie. Tutaj jeszcze. Ciągle zastanawiam się, czy to, jak powstały tutaj te domki NPC-tów, to jest to, że teraz jakoś inaczej się generują, jakoś tak. O, jeszcze tam jest forma. Czy jakoś teraz inaczej się generują, aby nie było jakiejś nudy, czy to jest przypadek, że nie wiem, że tak dziwnie się wygenerowało, czy wina piasku, że to wszystko pospadało i tak powstały te farmy, to znaczy te domki. No to tak dziwnie. Jeszcze się nie spotkałem z takim położeniem. Wszystkie moje dotychczasowe domki NPC-tów były tak, prawie tak samo wyglądały. To znaczy cała ta wiocha NPC-tów. Na równej powierzchni. Kurczę, przeważnie spotykałem na pustyni. Chyba nie spotkałem żadnego domku. To znaczy tych wioch NPC-tów na, nie wiem, na dircie czy gdzieś. Tylko na pustyni. Fajnie zachodzi słońce. Nie chcę mi się użerać z tymi. O, dobra. To może zrobię tak, że bo nie chcę mi się użerać z creeperami i tak dalej, to zaczekam w domku na rano, a z wami zobaczę się później. No i witam z powrotem. Już słoneczko wstało. Nie zdążyłem nagrać tych pięknych, palących się szkieletów.
albo zombie. Podczas nocy sobie skopałem trochę piasku, bo przyda mi się na szyby. A tutaj mi creeper wywalił. Tak pomyślałem przez tą noc, że jakoś połączę te wszystkie domki, lub przynajmniej ten z tyłu na razie, i zrobię tam łóżko. I właśnie znalazłem, właśnie teraz tak spoglądając, znalazłem problem na moje łóżko, bo mam tylko dwie kostki, można powiedzieć, wełny, a tutaj mamy wełnę. Wow, spadło. Nie, a tam jest. Ślepy byłem. No, ale mój problem z wełną został rozwiązany. Trochę niezbyt przyjemne lagi. Dobra. No, dobra. No i mam wełnę na łóżko. Przerobiłem trochę to drewna i mam teraz wooden planki. No i mam łóżeczko. Wspaniale, i powstawię w tamtym domku. I jakieś przejście będę musiał do niego zrobić, aby tam się dostawać. Jak widać tutaj... No, mogę nawet tutaj zmniejszyć to. I będę miał łóżeczko. Dobra, pięknie. Tak mam jeszcze tutaj... sobie rozjaśnię. Kurczę, te dziwne lagi. Wydaje mi się, że będę musiał zrestartować po prostu kompa, bo przez tamto nagrywanie poprzednie frapsem.